Będąc młodą lekarką, która poszła do głowy po inicjatywę, bo z gołej pensji już człowiek nie wyżyje, wszedł raz do mnie pacjent i rozgląd się ciekawie po mym naukowym sanskrytuarium. Dzień dobry, pani doktor. Podobnież otwiera pani poradnię wakacyjną. W samej rzeczy, już nawet otwarła. Wakacyjną? Tak. Zabezpieczam wiedzą ogólną o wczasowisku, profilaktykę i wyposażenie apteczki wakacyjnej. A pan gdzie się wybiera? Zamiaruję udać się nad Bałtyk. I słusznie. Morze to jest. Morze nasze. Jest albowiem dumą narodową oraz zawiera jod, którym dobrze rzutuje na organizm. Czy mogę zażywać kąpieli morskiej? Oczywiście. Kąpiel morska rozluźnia kręgosłup. A czy nie obsypie mnie jakąś francą? To możliwie, będąc ściekiem. Ale mam na to pacaneum w postaci tego oto foliowego worka. Z góry dziękuję, a jak go użytkować? Wypełni go pan wodą z kranu, wlezie do środka, uszczelni dobkoła szyi gumką i dopiero wtedy wejdzie do akwenu. Proste i pomysłowe. A kąpiele słoneczne stosować? Rzecz jasna, słońce nasze jest naukową zdobyczą oraz zapobiega krzywicy nóg, na którą, jak widzę, pan cierpi. Troszkę cierpię, ale maskuję bafiastymi spodniami. I słusznie. Byle nie wleź słoneczną dziurę ozonową, która panu wyżre skórę, spowoduje bielactwo i zaowocuje schorzeniem rak. A jak się ustrzec wzmiankowanej dziury? Nic prostszego. Tu ma pan krem z filtrem. Nasmaruje pan ze 2 centymetry warstwą, o tak, o. I na to włoży pan szczelny kombinezon. Potem weźmie duży parasol i już się pan może opalać do wypęku. Ach, roztacza pani doktor przede mną prawdziwe perspektywy. A ryby? Co ryby? Konsumować? A pewnie, gdyż zawierają fosfor. To znaczy jeść. Tak, jeść mogę. Któren wzmacnia rozum, czego nam ostatnio brak. Ryby dzielą się na zdechnięte, zatrute i wędzone, z których polecam łosoś, czyli po amerykańsku salmon, od czego pochodzi właśnie salmonella. Czyli mogę jej się nabawić, wczasując. A na zicher? Ale tu oto ma pan pazdylki medyczne, o. Jak pana wzedmie i zacznie pan womitować, proszę zażywać 3 razy dnia przed popiciem. Ech, widzę, że ta medyczna rączka o wszystkim pomyślała. Ha, w dni deszczowe natomiast proszę myśleć o roli naszego wybrzeża, które zaowocowało najsampierw jutrzenką nadziei, potem obaleniem komuny, a w końcu panem Krzaklewskim. Będę go miał stale przed oczymi. Na zdrowie. Płaci pan 500 tysięcy, czyli 500 000 i po wszystkim. A dla pierwszego pacjenta poradni nie będzie zniżki? Ho, jak się pan tak napiera, to spuszczę pan 10 000, czyli złotówkę po denominacji. Dziękuję wylewnie i życzę burzliwego rozwoju poradni. A ja panu owocnych flonder. I proszę wdychać wodorosty, bo tam się znajdywa najwięcej jodu. Morsztynu. Wciągać je ustami? Raczej nosem, bo się panu płuca zakleją ślanem. No to żegnam stukrotnie i przyślę odkrytkę. Morze nasze, morze nad wystraży, musiem stać. No proszę. 490 tysięcy, jak psów pysk strzelił. Ech, młoda lekarka na rubieży nie tylko umie puścić w ruch przedsiębiorczość, ale i stanąć otworem do społecznej potrzeby wakacyjnej. I o to się właśnie rozchodzi. O, do usłyszenia.